Tak, no to tutaj mamy szkoła, do której ja chodził. Podstawowa imienia Powstańców Śląskich w Ligocie. Ja tu chodził, tu była na dole 8 klasa. Także fajnie, uśmiechnij się, jest kamera. Także spoko. Tam jest kościół, tam w tym budynku, kiedy są otwarte drzwi, że jest siedziba obwodowej komisji wyborczej, bo dzisiaj mamy samorządowy welunek. Ale szkoła nic się nie zmienia poza elewacją. Czarnolesia, tu jest nowa sala gimnastyczna, tam się welunek odbywał. Na cuga do Czarnolesia Bestusz jada cugiem do Zebrzydowic na żelazny szlak rowerowy. Jest niedziela, 7 kwietnia 2024 roku. W całej Polsce samorządowy welunek. Fajnie to tu widać, te góry. Nie ma pyłu saharyjskiego, dzisiaj go zapowiadali, ale go nie ma. A ja cisnę do Czarnolesia, jeszcze wam pokorzę, bo tutaj taka uroczystość się u nas odbywa. I tu jest nasz kościół. Dzisiaj już na krótko jada. Może troszkę dziwny taki lunty do welunkowania, ale no bo to są jednak sprawy wagi państwowej, więc powinienem iść w łańcugu co najmniej. Ale wiecie, że ja łańcugów nie cierpię. A też to jest taka rzecz, że się jest tam góra 10 minut i sprawa załatwiona. Na kogo się głosowało, welunkowało? Przede wszystkim do Sejmiku Województwa Śląskiego, do Rady Powiatu Bielskiego, do gminy Czechowice-Dziedzice na burmistrza i do Rady Miejskiej. Kogo żech poparł? Tego wam nie zdradzę. Ale tutaj jest pewna sensacja, że się tak wyrażę. Także jedna osoba się zdziwi. Mamy znaki WTR-u. Za niedługo ma ruszać ta przebudowa tej sztreki. No, my mamy za 10:10. Cuga jest dopiero 35, więc mamy troszkę czasu. Coś się tam jedzie, kajś pilować, co by te znaki tutaj były. W Zabrzegu komuś znak zawadzą. Wywalił go koło Bahnhofu
przy skrzyżowaniu z ulicą Miliardowicką jakiś ciul go wywalił, bo inaczej tak tego nie idzie określić. To to przyjechało Kolej Śląska Wisła Głębca. Dwa składy jadą. Ja mam nadzieję, że na Zebrzydowice też tak będzie. No i witam was już ze Zebrzydowic. Już jak dotarł, także za chwilę zaczniemy rajdę. Pierwsza sztajfa, ale jest fajnie. Jest taka sztajfa. Filmować te obiekty, filmować. Oryginał będą rozwalone za niedługo. Wjechaliśmy na żelazny szlak. No i tutaj szła sztreka z Zebrzydowic na Jastrzębie. Tu jest nasyp. Zaraz będziemy wjeżdżać na żelazny szlak, kiedy po niej idzie. Tam jeszcze słupek widoczny. Ginął stary nasyp, jak sztreka szła. I tu kejony na żelazny szlak. A już się ginał przełącza na standardowo nagrywanie. Granica prusko-austriacka. I wjechaliśmy do Prus. Nie da się!
Aha. Dobra. No. Tutaj wiemy. No. I tutaj mamy genał karczma Rób Tawianka. Czynno codziennie od 10 do 16. O, kańczuk jechał. Fizjoterapia, no słuchajcie. Ja też chodzę na fizjoterapię. Karczma Rób Tawianka. Dobry śląski łobiet. Czyli rolada, modro kapusa i gumi klejzy. Także spoko. Tutaj to mamy naklejone, proszę. Guma się nakleiła. Dorzucio. Żelazny szlak rowerowy, Jastrzębie Zdrój. Pojedziemy w Rób Tawiance. Gdzie to? A, genał idzie. Ludzi, pioruny. Ale po to też budowali, żeby te ci rowerzyści jeździli. Jak wiadomo, żelazny szlak rowerowy jest tam, gdzieś szła kolej. Też czemu się to tak nazywa. Cugi tutaj realizowały na Wodzisław Śląski ze Zebrzydowic. I tutaj przez Jastrzębie i w latach 2000, na początku lat 2000 przestały. Były starania, żeby je tutaj wrócić, ale nic z tego. Do Karwiny 20 km, do Godowa 8. Tutaj będzie ta skrytka. No, to tak trochę nie za helsko potrafię jechać, ale możemy się. Co to? Rowerowa stolica Polski? Odwiedź się, rowerowa stolica Polski 2024. Kto tutaj jest? Bydgoszcz organizuje. Organizator lokalny Jastrzębie Zdrój. Sponsor strategiczny Centrum Rowerowe.pl. To jest sklep internetowy, z którego jomą ty rogi i ty kluczki i kamy są gumy. Aktywne miasta, infrastruktura. Dawno stacja Zofiówka tutaj była. Gigantyczne ślimoki tam były. Była mijanka po prostu. No bo tu ja dość to szeroki taki, nie? A tu po prawej stronie mamy Prymat. Fabryka przypraw Prymat. Chyba nie czuć. Nie czuć. Agnieszka tu podobno robi. Prymat. Kuchenie rewolucja jest Prymat. Ja? Chyba sponsor. A, sponsor, ja. A co ta rozczochrano to prowadzi? Gesslerka. Dobre miejsce na parking. Bardzo dobre. Na parking bardzo dobre miejsce. Tutaj dzisiaj będą tysiące ludzi na tym szlaku. Co? Tysiące ludzi. No ale niedziela, dobra pogoda. To co się dziwić. Tam mówił, że jak pociąg jechał tak wolno, to oni wyskakiwali do spotkania. Było
ulica Chlebowa. Ja? Dobra. Stacja Moszczynica. Ginał je cień. Nie, chociaż cień. Właśnie będziemy tutaj trzeba spać. Sam Hanej jest gruba, kajtata robił. Moszczynica pozostałości. Moszczynica gruba. Powiem ci tak, że nie zdziwiłby się, jakby my tu Szyroczana trafili. Bo on też tu jeździ. Naprawdę powiedziawszy, to tamten facet tak trochę podobny się mi wydawał. Co? Do Szyroczana. No. Podany, nie? No. Schron przeciwburzowy. Co? Schron przeciwburzowy. A są my na włościach niejakiego Hanysa, co jeździ na kole po śląsku, czyli pana Franciszka z kierem my dwie rajzy zrobili. Zresztą był... No tu był laba, ale tego laba nie zrobimy. Jo, zrobię. No to łączuję. Jest ginał zielony most nad rzeką Szotkówką. Też droga tu jest. Tak stanęła. To jest taka dziwna sytuacja, bo to jest tak jakby most nad mostem. No. Jadę. Mamy leśną kapliczkę przy żelaznym szlaku rowerowym. Tutaj taki pan się tym opiekuje. Widać, że bardzo tutaj dba o to. Różne wota wdzięczności, obrazy Matki Boskiej, jest Jan Paweł II, oraz to Majte Różańce, Matka Bosko Kalwaryjsko, Matka Bosko Częstochowsko. Podobizna Jana Pawła II. Bardzo fajne miejsce. I genau je bluszcz. Fajny. Coś
Ten bluszcz fajnie poprawiła teraz. Co? Fajnie, żeś poprawiła ten bluszcz. Czemu? No fajnie to rośnie. No super to rośnie, nie? I mamy drzewiany kościół w Łaziskach. 550 lat. 555 lat. 557 już jest. Oszaleć można z tego ruchu. Ja. Ale co, tu lab był czy co? No nie, nie. Przy kościele? No jak to podchodzi. No to chyba ją już go tu mam wziętego może nawet. Drewniany kościół. Bardzo fajnie utrzymany. Tam jest fojerwera jeszcze stary. Czuć. Tam jest no. No kapkę jakąś tam, w tamtą stronę trzeba jeszcze. To nie przy kościele, no. Ale pisze drewniany kościół. No to trzeba skręcić. Albo i tam do kroków iść. To będzie jakaś tam. Dobra, ale zdjęcie chociaż zrobimy tego kościoła. Ale to z przodu, nie z tyłu. No. Soboty. O, ale się natnął. Ty, genał na farurach się natnął. Włóknie. Ty, to tu będzie można było wleźć. Troszkę strój może nieodpowiedni, ale... Musza się zaczynać. Nie będziemy zawadzać na mszy. I tutaj mamy wnętrze tego kościoła w Łaziskach. Tutaj widzimy bardzo znane postacie. Między innymi Krystian Cesarczyk, Zbigniew Wodecki, Józef Musioł, Franciszek Pieczka, Marian Dziędziel. Naprawdę, ja wiem, kto jest nawet autorem tego zdjęcia, bo to zdjęcie robił pan Franek z kanału Na Kole po Śluńsku. I to też. Także pozdrawiamy. A siostra poszła do żabki, żeby sobie kupić coś do picia. No i słuchajcie, miałem mało przygoda, chyciłem pana jeszcze dzisiaj, także nieźle, dzisiaj taki ciula tydzień. No i wygląda na to, że chyba ostatni taki etap szutrowy żelaznego szlaku rowerowego
nam zniknął. Także mamy świeżo pokładziony asfalt. No i w sumie to nawet dobrze, nie jechałem tam na łaziska. A z kuli tej pany to że zrezygnował. Jadę już po prostu od razu tą dalszą częścią tego żelaznego szlaku rowerowego. Mam nadzieję, że następnej pany nie będzie. Dzisiaj mnie pech prześladuje po prostu. I tym sposobem dojechałeś do Godowa, do bazy Turna Silesia. Nie będę się tam szwindął. Myśmy tu tydzień temu byli. Czy lody są otwarte? Jak się mi zdarzy, chyba ja. No i słuchajcie, oczywiście znajdujemy kolejne kesze albo łapki odmarzane, ale tych kesze mamy sporo. Niestety przy szkole w Skrebieńsku musiałem odpuścić, albowiem szkoły, o ile w niedziela są zawrzyte, tak gdzieś są otwarte w kuli wylunku. No niestety welunek mi pokrzyżował plan. No i mamy sytuacja bez precedensu. Jeżdżamy na terytorium Czeskiej Republiki. Witamy w Czeskiej Republice. I tutaj w pomocy też. No to Jurzech jest w Piotrowicach koło Karwiny i tutaj mamy taki oto słupek Wygdundomina prusko-austriacki. Powiem wprost, to jest prusko-austriacki, tylko że on jest przeniesiony prawdopodobnie z granicy, kiedy jest tam niedaleko, więc na pewno go przenieśli, żeby go żaden nie
uszkodził. To też jest dobry pomysł, nie? Bardzo dobry pomysł. Ja mam ręce zasrane. Może się mi uda kaj umyć. Na razie trzymie. Także chyba nie będzie źle. No, jademy już troszkę innym. Inną tą tajną żelaznego szlaku na Karwina. Wiadomo, że żeby żelazny szlak przejechać całkowicie, to by trzeba było parę dni poświęcić. No i raczej nie mam tyle czasu. Jest taka fajna aleja, jeziorka tutaj są i tam gdzieś jest ukryta skrytka. Problem jest taki, że ja tu specjalnie przyjechał i widzicie, chyba po darmo, bo ludziska tutaj siedzą, zaraz za tym autem są, a ja co? A ja jest wnerwiony, że tyle, że tu jechał i lipa. Oni tam siedzą, ale pokorzymy to. Aha. Aha, tutaj jest ostrzeżenie, żeby nie futrować łabędzi pieczywym. To się czesik może stać. No też tak. Może i być. A i zobaczcie. Lipa. Lipa, kesza nie podejmę, bo te pierony tu są. No słuchajcie, Jerzech w Czechach i widzę taki napis, ktoś to kredą napisał: Jezus cię ma rady, czyli Jezus cię murut. Tak to jest po naszemu. Słuchajcie, to jest trochę dziwne, bo Czechy to jest, Czeska Republika to jest najbardziej ateistyczny kraj w Europie. Kraj religia jest kompletnie pomijany w zasadzie, praktycznie tak jakby jej nie było. I dzisiaj jechałem tam koło Petrowic, co tam normalnie robili koło chałupy. Słuchajcie, tydzień temu my jechali autem w pierwszy dzień świąt Wielkanocy, to chłop robił płot koło chałupy, także mają totalnie wywalone na religię, a tutaj taki oto coś. Tutaj mamy Denkmal oswobodzicielom miasta i ofiarom okupacji hitlerowskiej. Wiemy, że oswobodziciele Karwiny i tych terenów to było, tam była armia radziecka, więc oni tacy oswobodzicieli, jak i złodzieje, gwałciciele. No ale taką mamy historię. Tutaj te Denkmale stoją, a u nas się je wszystkie likwiduje. A tu mamy Miejski Dom Kultury. Tych pierunów czarnych tu jest dużo, imigrantów.
na rynek Masaryka i wracamy żelaznym szlakiem. Co wam mogę polecić, to tutaj na linku w karabinie toczena z Merzlina, czyli lody z maszyny italskie. Jest to rynek rysztacki w Karwinie. Słuchajcie, no rynek genał fajny. No to co się mi nie podobało, to to, że tutaj jest sum beton. Słuchajcie, jak jest upał, to tu nie idzie wytrzymać. Ale tutaj naprzeciwko nas je italsko z Marzdina, powiem wam, naprawdę wyborno. Także super. A rynek jak rynek. Betonoza. Niestety. Ja, no to zbliżamy się już do polskiej granicy. Siostra na mnie czeka przy aucie. Jak nie dojada w ciągu godziny, to na pojedzie cugiem. No ja też tak myślał jechać cugiem, ale widzicie, pochrzaniło się. Byłem na Bahnhofie i co? I dupa. I tu zjeżdżamy z żelaznego szlaku. Jada na granica, w zasadzie już ją widzę. I tam po tym na Zebrzydowice i do chałupy, bo jutro trzeba o 4 rano stować, żeby iść do roboty. Już widać Polsko tablica, Kaczyce Dolne. Mały przystanek, słuchajcie, miejsce naprawdę magiczne. Zrobię sobie tu fotka. Jedna na chwila. 20.04. I cisniemy dali. Myślałem o 21.00 wyjeżdżać, ale jednak już chyba się robi. No jako ta rajza dzisiaj była, słuchajcie, już się zbliżą do auta. No tak o trochę pechowo rajza, ale myślę, że najgorzej nie było. Już jak zamknę pętla. Myślę, że najgorzej nie było. Pogoda letnia naprawdę fantastyczna, tak więc nic, tylko się cieszyć. Teraz przypakować się do auta i ku chałupie. Keszy trochę my znodli, także było fajnie, właśnie się to wszystko kończy, a ja bym godą czymcie się. I do zaś. Mam nadzieję, że zdrowie dopisze. O, ona już jest.